Dobry dzień, witam wszystkich telewebzerników, wszystkich słuchińców na postępnym zędzeniem z cyklu Kaszepści spotkania, czy organizuje Kaszepsko-Pomorci Zrzeszeni. Ze dnia jesteśmy w Muzeum Kaszepsko-Pomorci Pismienizny i Muzyki we Wejrowie, a bohatera ma na jego zędzeni bandą. Wasta Stanisław Janka, znany Kaszepści, pisarz, poeta, dzejuś, gazetnik i to pewno byśmy mogli długo gadać. Witamy serdecznie, Wasta Stanisława, dobry dzień. Witam miłecznie wszystkich. No i bohaterką bardzo też jego najnowsza książka, najnowszy roman Stanisława Janci. Ja ci są nazywam Cesk i prawie w tej książce w pierwszej rzędzie bardzo medycy z własną Stanisława Janka Gdele. I tutaj prawie chcemy zacząć od tego, że autor tego romana, Stanisław Janka, kiedy wydał w 1989 roku, choć ty byłeś wtedy, swoją pierwszą kaszepsko-językową powieść Łyskawica, był pewnie rozgłoszony, że ta książka nie była dość żoną, nawet w Pomerani za wiele oni nie napisali. Tak pewnie nawet skrytykowali, choć książka myślę bardzo dobra. Krytyka za bardzo osobne czas nie interesowała i Stanisław Janka rzekł: nie, wiesz, ty będę pisał po kaszepsku, ale romany będę pisał po polsku. I był temu wierny. Raza wydał później 5 romanów po polsku. Ja w kureczce jestem sobie dość dele zmiany zdań. Zmiany wedle mnie najlepszy i ten ostatni roman czeski napisany po kaszepsku. Skąd taką po zmianę? No już tak łódź był, że byłem jednak przepisany do kaszebizny i to mnie w całości lepiej idzie, że w tej kulturze polskiej już tak perzynka czeja cezo, a jednak w kaszebiznie, tak jak doma, w szlorach, w laczkach, jednak to jest dla mnie coś lepszego niż Polasze zna i chcę też pewna łece ustawić z tej kaszebiznie i nie le wiszte, ale też i ten roman, ten ją przetłumaczył żółty kamień na żółty kam, bo tak mnie namówił Stanisław Pestka, żeby jednak to przetłumaczyć na kaszepści. I teraz ten trzeci roman to jest Cesk, który opisał 5 lat i teraz ją ukończył. Zaczniemy może od bohatera, heroja, tytułowego nie, bo tytuł to Cesk, do tego też przejdziemy. Przedni heroja tej książki to gust kaszebłewści. Jak pisze w swojej recenzji tej książki, ja się też chyba nie mógł widzony, bo są kurze wstęgnie, no bliższe wnetka. Ten gust kaszebłewści to jest pewna taci everyman, człowiek, ja ci je przedstawcą wszystkich kaszebów. No, samo nazwisko zdawało się na to pokazywać, że to po prostu je jakby taką, no, uosobienie, jak sobie, personifikację tego, ja ciekawlem jele kaszebi, co przeżywele podczas tych pierwszych lat 20 wieku, aż do jego połowy. Czy tak naprawdę jest? Ten gust kaszebłości to jest taki przedstyw całego, no może nie całego, ale większość kaszebści goledu. Tak poprawdzę ja, bo on by się mógł nazywać gust kaszeba, ale Jotok zmienił na kaszebłewści, to jest do przeczytania, to jest taka udba, żeby to był jakiś zbierny heroja, o którym pisze, tak jakbym pisał we wszystkich kaszebach, bo te jego przygody, czy jego przeżycia, one są bardzo istne, tak jak je przeżywają to kaszebi od początku 20. stulecia do 56. roku. I tak prawie to jest ta udba, żeby on tak się nazywał i żeby czytelnik miał taką jasność, że to nie jest jakby jednostkowa sprawa, ale to jest rzeczy kaszebów w całości. Zresztą do gusta już wrócimy, a teraz może do czasu akcji, bo to już parę razy nam opadło. No tak po prostu możemy jasno pokazać z tyłu, że akcja sodzeje w latach 1908, w czas rody są gust kaszebłości, 1956 do wydarzeń w Poznaniu, pierwszych poważnych buntów procem
komunizmowi, to rzadko, że tak wyraźno w książce Stanisława Janci możemy wskazać lata, w jakich akcji się dzieje. Tak poprawdę w całość ta powieść jest taką jakby zbudowano z takiego pamiętnika, z takich wspomnieniów, żeby oddać Jawerno tak Kaszewską w tym czasie, jak ona była. I też jo niele czas je taci, jak my przeżywele, ale też myle, tak jak Wejrowo, Ustarbłewo i Gdynio. To wszystko je ma spotykamy na w naszej krainie i tak już chcą to, żeby to było istne, jak to je w całości u nas na Kaszebach. I żeby to był taki, jakby to powiedzieć, erzac Jawerno te nasze, jaką ma przeżywamy. No, o te lata by wypadało coś spytać, dlaczego prawie taci, bo może być to taci przezyrk kawlów kaszepskich, jak czujemy. Dlaczego ten 1908 rok i dlaczego ten 1506, taci prawie granica czasowa jest wyznaczył? Ja to tak myślę, żeby to zrobić, żeby się Peżinka pokazać preści go zaboru, te niełele, ja ci presuce tu wprowadzę na Kaszebach, a też przed pierwszą wojną światową i też żeby była ta pierwsza wojna światowa, żeby był ten cząt lat 20. i 30., żeby była wojna światowa, no i ten czas może nie od początku, bo tak to się nie szykowało, jeśli nie było widoczne do 1948 roku, była jakoś tam wolnota, ten pueblo się wprowadzele, ale od 1948, kiedy też on zapadł w taką smucenę, kiedy był to połączenie tych partiów PPR i PPS, PZPR, no to co zaczyno stalinizm. I to wszystko ja chcę, żeby w tym krótkim dość czasu były pokazane rozmaite ciągle tych kaszepskich dziejów. Jesteśmy zaczęli od takich ogólnych informacji, że jakieś przed tą gytką tobie nigdy jesteśmy zaczęli to spotkanie przed ledzama, że pytania będą wygodne i niewygodne. Ja mam to szczęście, że już są ukazały pierwsze recenzje tej książki. Recenzji profesora Daniela Kalinowskiego i Miżek. Pismiono internetowe z Kramu też opublikowane taką recenzję, jaką napisał Artur Jabłoński. Ogólnie z tego, co im zrozumiał, to muszę tyś większość widzę, ale ja też tam tak uebwina, że ten gust kaszebowski, ten everymenna i tak po prawdzie prezentuje po prostu jedną stronę, taką Hieronima Derdowski, bo nie ma kasze bez Polonii, a bez kasze płeści, to i tak po prawdzie je to historię kaszepskiego ledu, czy bardziej dzelu płeściego ledu, no bo równak jakby pokazano po prawdzie, będą mi większości ten dzel tych kaszebów, jak ci soczeją równoczesną po Elohama. Czy to jest całego obwina, czy może prawie to sprawa ideologii kaszepści, to jest na trzecim planie tak w całości. Ja o tym tak nie myślę, ale myślę, tak jak kaszebi so identyfikują, że oni są kaszebama i peluchama. I tak ten mój heroja też jest tacim człowieka, a z drugiej strony bardziej mnie udba, bo tam w tej recenzji Jabłońskiego jest, że on nie ma rozmyślaniów ideologicznych, ale są rozmyślania egzystencjalne. I to jest dla mnie ważniejsze w całości, że ten bohater rozmyślał, po co on jest na tym świecie, zadzewowany jest tym światem. I to jest dla mnie ważniejsze niż to, czy on myśli, że on jest kaszebą i polocha, a nie w całości, że on jest narodowcem kaszepskim, bo tak po prawdzie w tym czasie
to mało kto prawie jak już umarł Cejnowa, to mało kto tak rozmyślał, że je narodowcy kaszepscy. I tak to nie było. To by nie była prawda, żeby tak napisać, że Łęcoczeje, że on jest narodu kaszepskiego. A ledze jak rozmyślele, że są jakiegoś narodu, to bardziej w tym znaczeniem, co lud, co społeczeństwo, że tak ledze go dalej, że ten naród jest taki i taki, ale ten naród on nie był tak uświadomiony, że on jest leno kaszebą. Tak to nie było. Pewno byśmy jakieś przykłady ledze, co na tym myślele nalezle, ale ten gust kaszebłewci, ten everyman, to znaczy większość kaszebów, tym, co wnętrzas nie zajmowała. Jest rzekły tych egzystencjalnych prawie sprawach. Ja bym się chciał zapytać z tej poprówdze, za czym ten gust kaszebłewci je na świece i skądka, ale to ustawimy czytnicom, bo każdy musi sam doczytać i nalazł odpowiedzę. Ale myślę, że to jest bardzo ważne i to chyba myślę, że jedną z ważniejszych celów tej tekstowości to pokazanie, jak bardzo mocno historię my cysk na człowieka, na jego wybory, na jego dzejania i na to, co z nim dzieje. Tak naprawdę ten człowiek i gust kaszebłewci i wiele innych są tak naprawdę pchłone pewna przez tę historię, co by sobie nie planowele, to te wydarzenia historyczne prawie mają największy cysk na ich życie. Dobrze to odbieram? To jest prawda, bo Cieju robił taką gazetę, nasza gmina w gminie Wejrowo, tam był taki prawnik z wternym ugodą o Piośnicę i on mnie uświadomił, że prawie w tej wojnie ledze byli wyrwani z tego zwyczajnego rzecu i zawiozły do Piośnicy i rozstrzelony. I tak myślę, że wszystko, co się działo wkół gusta kaszebowskiego, to było też taka historia. To była ta jawerno, ta chterno, miała taki wpływ na to, że on się zachowywał tak, a nie inaczej, że on tu on ucykł, tu on gdzieś szukał jakiegoś bezpieku w jakimś tym, bo on był w jedno jakby uzależniony od tego, co się dzieje na świecie, a w tym wypadku no, najbardziej zrobili taki iwer jemu Niemcy. Ten go chcieli rozstrzelać, ale on cudowno uciekł z tej Piośnicy i się uratował i tak jakby zmartwistą. I tak to też opisał w tej mojej książce. Chcemy rzeknąć, że to wydarzenie w Piośnicy, ogólnie to, co w Piośnicy zostało i to zmartwychwstanie, jakby, jak jest to rzek, to myślę, że taci by centrum ksiąści, jakby wszystko, co było rychli do tego na i prowadzę, a później ten zmartwychwstały gust, no to jakby taka granica, jak udzieli nam książka na dwa party, tak będą mi to je widzę. Też tak ja to miał w swojej łudbie. I to jest tak po prawdzie to, że on uciekł z grobu wstał prawie, z martwych wstał. To jest wielka fikcja, tak nie było. Nikt się nie uratował z Piośnicy, ale ja chcę pokazać, że taki przypadek mógł się trafić w rozmaitych leżnościach takich sprzyjających temu herojowi, bohaterowi. I tak też zostało, że on się uratował i tak po prawdzie on miał dredzi darowany rzeczy i on chciał jakoś to porządno i belno przeżyć i pokazać, że jakby ten darenk od Pana Boga nie był nadaremny. Opisywać, bo to też na język, jeżeli bym chciał rzeknąć, nie jest kaszebizny, ale uglowo. Wszystko opisywasz takim, bym rzekł, prostym językiem, jak za nim wiele znam pływników, wiele opisenków, za to jest to bardzo taki
taci jawerny, taci bez żadnego upiększywania. Osobliwie w tej scenie z pieśni, co ja widzę, że pokazywał tych ludzi, co próbują rankami zasłoniwać swoje głowy przed kugelkami, a jacima w nich Niemcy strzelają. Je to wszystko taci prosty, o tym zresztą też Artur Jabłoński pisał, że wszystko w takich czasach prostych zdaniach je robił, je był, je to widzą, je to przeżył, ale myślę, że to już bardziej podciorchiwo taki realist, to jest mam wrażenie, jak czy to no, prawie tą pieśnicę, choć ten łapisenk, jakby tam był, jakby po prostu stoją, widzą. Prosty, krótki zdania, czasem nie brakuje no, jako z wielgi literacji, strzelci, żeby pokazać, co z belno i pewna inaczej. No ja jakby od początku to ja był reportażystą, gazetnika i tak Perzynka stylizował to na to, żeby to był taki reportaż historyczny, żeby było te drobiny, te Perzynci, te detale, żeby było ukazane, żeby czytelnik miał takie wrażenie. Tam był też u Jabłońskiego taki zarzut, że mało o pisemku przyrody, ale notera, opisanie notera to jest domena Romanów dziewiętnastolatnych, a nie współczesnych. Wiele pisarzy odchodzi od takiego kreśleniu, jak się zachowywała notera. Tam jest też o noterze, ale tam jest pół zdania, tam jest jedno zdanie i to mnie sygnie. Ja uważam, że nie ma co wracać do innych formów pisania romana, tak jak to był w XIX stulecie, że my musimy sięgać po nową formę i to dla mnie było najważniejsze. A w całości gadanie, czego tam nie ma w tym romanie, no to bym mógł o każdym romanie tak napisać, czego tam nie ma. Nie ma, bo tak udbam pisarz, żeby tak to, a nie inaczej pokazać. Iem czytający tą recenzję nie odebrał tego, jak na obwina, bez pokazania, że tak jest, ale to może gdzieś jem, inaczej jest my to odczytele. No nie, to myślę, jaż tak ważne, a dla mnie bardzo ważna sprawa jest tych mylów, ja ci opisywałeś w cesku. Do Nexus, jak są przez teksty romanów Stanisława Janci, no to mamy tam, no, rozmaite place są opisane, to prawda, mamy i pustki, i małe miasta, prawie tacie jak Wejrowo, choć to już nie jest małe miasto, ale równak tym centrum dla Kaszebizny, centrum kaszebskim, gospodarczym, kulturalnym, centrum, gdzie wszystko, całe dziecko kaszebskie są zbiera skąd najważniejsi dzieje, pochodzą, albo tam będą mi robią, to był Donekczus Gduńsk, tak będą mi taci wrażeni. A w tym tekście, no wszystko sokrące, no okrom tych młodych lat, czy jacy są w Ustarbowie spędzywane, no to równak wszystko sokrące kwel Wejrowa. Mieszkał w tym Wejrowie długie lata, jest z tą tacim Wejrowią, na prawdziwym wejrowskim patriota, że taką zmiana, czy równak dali myśli, że tym centrum jak Gduńsk? Nie, to nie była taka udba, żeby nie pisać o Gduńsku, ale o Wejrowie. O Wejrowie bardziej temu ja piszę, że ja tu mieszkam już 40 prawie lat i ja znaję te realia. Ja tu chodził też wiele czytał o Wejrowie, o tych, co się wydarzyło i w czas pryszczego zaboru i podczas wojny i po wojnie. Też do muzeum ja tu mogę chodzić i czytać stare gazety, rankopisy i to wszystko, co nazbierało u mnie tak, że jednak nie było lży pisać o Wejrowie, aniżeli jakby wsadzić tego bohatera do Gduńska. Ja wiem, że tak to jest z tym Gduńska, ale Gduńsk je osobliwi, czyli wolne miasto w tym czasie, ono też było inne niż inne miasta na Kaszebach i temu ja to zrobił ta akcja, że się dzieje w Wejrowie, bo bardziej znów Wejrowo niż Gduńsk w całości, bo tam też pora lat mieszkał.
Chcemy zapytać, co jest źródło, bo wiemy, że jak to pisze roman o sobie wytaci, ci go akcja siedzi w realnych placach, w realnym czasie, no to autor musi wiele na ten temat czytać, wiele sobie tym doznać. Ja pamiętam, byśmy się spotykali wiele razy, prawie w Muzeum Wejrowskim jest szyku rozmaitych gazetów z tego ciągu i książków. Ja ci bym dać inne ważniejsze z źródła, jakich jest z tego piszący cesk. Tak po prawdzie to już od zecnych lat bardzo lubię ta literatura faktu, pamiętniki, wspominki, rozmaite listy. I to była inspiracja, żeby to urealnić wszystko, pokazać w takim jakby quasi reportażu. Ten roman, żeby on tak sobie, to jest w całości, to jest fikcja, ale też w wielkim dzielu to są, ta fikcja jest zbudowana z tego, co się naprawdę wydarzyło i tego bardzo pilował, żeby i te daty się zgadzały, ten czas, to wszystko, żeby było w tej książce zaznaczony, bo to jest dla mnie było bardzo ważne, żeby to tak pokazać, że to jest taką jakby poloszek namiastka realno. Było miodno, było słodko, teraz mam ci pytanie i taką sprawę, jak u mnie, jaż tak do końca co nie widzę w tej książce. Mam też nadać ci wrażenie, czytający ją, że tych źródłów było tak wiele tych informacji, próbował je zmieścić w jednym tekście, że często są ci aż taci przytłoczony, zgruzdzony tym wszystkim, tymi drobnotami, jakie się pojawiają, postaciami. I takim co myślą, może lepiej było dać tego mniej, a nie jeden wąt się bardziej rozwinąć. Mnie fele rozwiniający choćby tego scyża, tego psa Aza, ja cię aż co proszę, żeby stąd z niego zrobić taką postać, jakoby mogła to raza bardziej spiąć, czy innych parę wątków rozwinąć, a pyrata tych baro marginalnych może łaminąc. To rozumiem, że subiektywne wrażenie czytyńca, ale jak zresztą na to pojacim z czasu, nie zdobyłem sobie tobie, że można było pójść na tę stronę iść. No ja nie wiem, bo tak mi się wydawało, że ja to tak pisał, że narratora jest ten prawie gust kaszebości. I wszystko jest ważne, co jest ważne dla niego. I to, że ten Aza, co pokazuje w takich zawsze tragicznych, dramatycznych czasach, to jest taki symbol blues i nie ma potrzeby tego rozwijać. Myślę, że czytelnicy wezgodnie, o co tu idzie, żeby pokazać, że prawie dzieje się jakiś dramat, jakąś tragedię do tego bohatera, kiedy ten czarny Aza ze świecącymi oczami się pokazuje. To jest też tak zrobione, żeby to był taki jak to jego symbol, żeby to było taki znanka tego, co się dzieje, to jest cały ten roman jest wyborami jakiejś formy, jakiego do takich skondensowanych, rozmaitych przeżyciów, a nie takiego rozpisania go sa, bo to mi nie szło, to mi szło, żeby to było tak jak to pisze. I odczytał ostatnio wywiad z Hanną Kral, ta co pisze o Żydach. I ona, jak pisała te swoje reportaże, to coraz bardziej je skróciła, że te zdania były fraza, żeby to wszystko było tak skomasowane, żeby nie było niepotrzebnych rozpisemków. I to też w mojej łudbie było, żeby nie było niepotrzebnych rozpisemków, żeby się skupić bluz na tym, co przeżywał ten mój heroja. Co sprawdzę, jaka szepci historii należymy w cysku, tak krótko, żeby nie zdradzać wszystkiego, jak to gadają młody, nie spoilerować. Mamy tam taci postacie, jak ty, Dorbold, czego możemy, nie pamiętam, czy z nazwiska co pojawi, ale lekko możemy wyczytać, że to Jołen, mamy pewno tam parę innych, byśmy znaleźli, Derdowści wiele razy je wspominane.
A są kasze błewści, to też to opiero na jakichś konkretnych przykładach, bo Everyman to jedno, no ale z drugiej strony znajesz, ja ci śledzę, ja ci tak jak ten Gus, nie wiem, byle bity w szkole za to, że byle kaszeba ma, ja ci drango przeżywali Wayna, czy te pierwsze lata komunizmu, mamy też ten element wschodni, wywiezienie na Sybir, co pewno znajesz też ze swoich reportaży. Czy ja ci z konkretnych ledzę, pewno nie jednego, ale tam nie wiem, trzech, czterech jest mi na myśli, tworzące tą postać Gusta, kasze bo ścigłe? Tak naprawdę to Wejrowie przed lata mają spotkał takiego chłopa, ten co nazywał Histowści. On tam naprawił szoremę i o przeleżność z nim gadał i wiele z jego z tych godci, z jego przeżyców. On prawie mieszkał w Tartuzach, a nie w Wejrowie, jak był młodym człowiekiem. Ale wiele ją wziął z tego merku jego postacie, i żeby to opisać w tej powieści. I to on mnie zainspirował, żeby opisać takie rzeczy, takiego no, zwyczajnego w całości chłopa, ale ten dramatyzm, ta tragedia, to wszystko ją dodał do niego, bo on był takim człowieka pogodnym, także on nie był taki dramatyczny. On żył ponad 90 lat, jak ja pamiętam, do kościoła chodził, tu gdzie do Matki Bożej Królowej Polski. Ja był też w tej parafii jego jednowidzu, on jeździł na kole do Lesniewa, także tak, już zbudował ta postać tego Gusta Kasiebowskiego na tym Histowskim. Czy dyso czytać też cesk spoz rzadku, czy może nie spoz rzadku, ale także centralnym punktem całości, nie tyle pieśnica i historię, ale ta smucena, ta depresja jako dopady ku reszce przednego bohatera. Czy to nie jest tak, że ta jakoś taką nadwrażliwość, bo to jest bardzo wrażliwy człowiek i ta ci derchne namyślani są nad świata, nad sobą, te egzystencjalne pytania, ja cię myślę, zadywy są wice jak taki normalny, zwykły człowiek. Czy to też nie jeden z kluczów do czytania i Gusta Kaszubowskiego i prawie szukanie odpowiedzi na pytania egzystencjalne człowieka? Tak naprawdę wiele jest w tym, jeżeli idzie o taką egzystencjalną sprawę, to wiele jest mnie. To od dzieciństwa, aż po lata dojrzeniałe, aż po ta smuga cieniu, jak pisał Konrad w swoich powieściach. Także ja wiele rzeczy przeżywał, albo nie przeżywał blues Webzyru, jak inni przeżywają. I też ją to wplotły w ten roman, bo to dla mnie ważne, żeby tak budować ta fikcja literacko, ta zobrazena na jakichś konkretnych zdarzeniach. I to jest taki jakby, to jest taki też roman małego realizmu, taki jak ci Juteroczetom, taki wspominci Kazimierza Łorłosia, ten też w swojej powieści budował na takim realizmie. On tam w rozmaitych fabrykach robił, na rozmaitych budowach. I to, co on tam przeżył, to on tak zapisywał w tych swoich powieściach. I to jest dobry materiał w całości, to, co przeżyło do budowania powieści. Kiedyś mój drech belny Zbigusz Żakiewicz, on mi mówił, ty musisz skończyć 30 lat, żeby ty mógł zacząć pisać powieść, bo najważniejsze w pisaniu powieści jest to swoje doświadczenie w rzeczy. I tak mi się to wydawało, że ciężko jest pisać powieść bez takiego doświadczenia. Nawet Dorota Masłowska, roda z Wejrowa, pisała ta swoja Wojna polsko-rusko na tej kanwie swoich przeżyców tu w Wejrowie. Myślę, w Cysku też
rzekniemy tak oglowo, zimianty z pojemników piramidów, tacich kaszepcich, ci łed brąksowieni, możemy rzeknąć, chłecle partyzanów, myślę, bo to w niejednych książkach i wspominkach co pokazywa ich bitka z Niemcami i co tam robili partyzanowie Gryfa, kaszepsi go pomorścigłe. Ty pokazywałeś ich jak no tacich prostych ledzą i sami gadają, myślę, że tak po pierwsze siedzą w tych bunkrach, gadają różańce, korunci i myślą bardziej o tym, jak tam na spokojno, może nie na spokojno, jak przeżyć, bo też nie chcą, nie biutkują co tyle z Niemcami, bo wiedzą, że to może mieć tragedne skutki dla ledzy, co są krótko nich. Pisał o tym dość wiele w ostatnich latach Eugeniusz Pryskowski w Pomeranii, w tym cyklu Ojnowi Kaszebi. Ale w tej powiesce też myślę, dość wyraźnie to pokazywał, że to równak też są proste ledze, nie aż taci herojowie, jak czasem się ich przedstawia. To jest prawda, bo to tak, ten mit Gryfa Kaszepskiego, tak w całości oni tam mieli jakieś akcje procem Niemcom, taci z Flintama, ale tak po prawdzie to takim ich przedmiota no ważniejszym to był różańc. Oni tam w tych bunkrach siedzieli i odmówili różańc, tak samo jak to wiele razy też opisywali ci, co byli na Siber we wiosły, to też różańc był najważniejszy. Tak samo jak było w Sztutowie byli wiele ledzi, był ksiądz Grecza, który tam potajemno odprawił mszu świętą. Dla Kaszebów bardzo ważne było to zrzeszenie z religią, z Pana Błega. Oni widzieli w tym płececha i tak to u nas jest ta historia tak zapisano, ma to mumę w genach Kaszebi, ale nie nawet tu w Polsce Kaszebi, a nawet w Ameryce jest ten wielką czcza, jeżeli idzie o kwestię katolicki, jeżeli idzie o ksanży, jeżeli idzie o Pana Boga, to Kaszebi i w Polsce, i na całym świecie bardzo byli z tym wszystkim zrzeszony. Równak o ksanżach nie piszesz, Bruce, dobrze w tej książce. Mamy przykłady dobre, jak ksiądz Rawicz, co rozumieja idzie o ksandza Wrycia, bo to był jego pseudonim od czas wojny. No ale są też osobliwie polscy księża, co przeszli po wojnie na Kaszeby i bile dzece za, no między innymi ma też za gadanie po kaszebsku, ale też za słabą naukę, co pewno było ze sobą zrzeszone. Są tacy i tacy, no. To jest prawda, że tobarzy, tobicy, księży bolało Kaszebów niż bicy szkolnych Niemców, a czasami i sami Polusze bile, jak to tam jest na Kaszebi jakieś bile. I się też zna historię wiele szkolnych, które są później jakby przeształcele w takich belnych kaszepskich szkolnych, ale też za czasów Stalina bile dzieci po kaszepsku. Także ma i taci dzieje, taci historie znają. W twoich wszelkich, tak poprowadzę powiastach, bardzo wiele moment kaszepskich zwyków, tradycji, wierzeniów, babunów rozmaitych i to i w kaszepsi, w kaszepsku językowej łyskawice i w polskich romanach, ale tyle mam wrażenie tego nadzwykłego wiele, tyle poprowadzę moment i te zwyci zrzeszone z pogrzeba i rozmaite wierzenia, co nawet co do głodzy nawiaci, co wyrtu urody stawiaci nie. Bardzo wiele my z tego zebrony. To ja ci dokyś tacich baderowani, rychlejszego za czasów roboty reportery w Pomeranii, czy do dzisiaj o tym interesujesz? No to w całości tak jest, że jak godu profesor Gerard Labuda, te opowiednie, legendy, które Kaszebi mają, to jest też jakaś mityczna historia, i ona jest wplotła bardzo mocno, nawet do dzisu. Jedne rzeczy są żywe, czy te puste noce, czy też te rozmaite przekleństwa
łopurtkach i wszystko to żyje. Bez tego też nie mógł pokazać takiego prawdziwego kaszeby, bo on tym żyjemy i nawet nie mamy te świąty, że to wszystko, całą demonologię i tych dobrych i złych dechów, ona jest przytomna wkół nas. Jeszcze wrócę do tego Azy, do tego psa, bo to też jeden z twoich lubetnych motywów w twoim utwórstwie. No osobliwie to widzę w tym opowiadaniu bardzo ciekawym Pse, że tak naprawdę, może nie chcę rzeknąć, że wszystko wkół psów są krące, ale opiero są na takim dość brutalnym, dywnym zwyku, że pod fundamenta ma, czyli sobie budował nową chęć, to pod proga sobie zakopywało żywe szczenianta, żywe psy. Tyle mamy też tego Aza, jakby są najbardziej tyle wyapartniwe na ma, choć wedle mnie jest za mały, można było to pewno bardziej podsygnąć. To dlatego, że my kaszebi mamy z psama bardzo wiele wierzeniów i takich babunów, czy to dlatego, że to jest twój lubetny motyw? No nie wiem, tak to jakoś przeszło, że pies, choć ja nigdy w życiu nie miał psa, ale też miał taką przygodę w życiu, że ja przez psa parę razy był ugryzły, ukąszony i taki mam dystans, że lejdzę we psa w całości i też może on, może to je tam jakiś freudowści ukąszeni, że te psy prawie ją w swoich romanach, w swoich opowieściach ją przewołuje i je opisuje i to jak jakieś demony lechy są w moim rzecim, że ją je o nich pamiętam, tak. Freudowci ukąszeni przez tusza. Dobry tytuł na artycie. Jak długo jest pisał ta książka? Ja pamiętam, że samo zbieranie z źródła warało dość długo, że to są nie z miejscu w jednym roku, ani nawet w dwóch pewno. Tak, po prawdzie to jest dość letko znaleźć, jak so długo co pisze, bo jak w komputerze musz tam statystyka, to ci pokazuje, kiedy ty to zaczął i jak ja na ta statystyka wejdę, jak już skończył ta powieść, to ja 5 lat ja pisał. Także, a to też, to jest ciężko tak lepiej krócej pisać, tak całość, bo jeszcze wszystko pamiętam. A jak ty piszesz tak długo, to ty w jedno musisz od nowa zacząć czytać, żeby jakiś wątek co nie powtórzył, czy żeby sobie czasy ciągle zgodzały, to wszystko jest bardzo ważne w takim długim pisaniu literatury. I tak to po prostu. Ja nie wiedział, jak za to sobie zabrać, to ja wiedział, ale później, jak to dali cygnąć, rozmaity plany miał, z tych już zrezygnował, tam ją dali, to cygnął. I w końcu tak to weszło. Ja to nie planował, że to sobie skończy na 56 roku, ale tak to mnie prawie weszło. Może możesz postępny tomy cygnąć dalej, do dosyć medzesątego na przymieracie też był bardzo ważny w historii kaszepści. Myślę, że jakieś pierwsze reakcje oprócz tego, co jest gadali o tych recenzjach, czy ledzę czytelnicowie, co tam złenią, gadają, krytykują. No ja Białka wiem, jedno dobrym krytyka twoim, jak ona to odbiera? No Białka, jeżeli idzie o rzeczy kaszepści, to ona nie jedno tak nie doschantno czytu, tak po prostu. Ona Welli, jak ją coś po polsku napisała, to też ona znaje kaszebizn, ale z czytaniem to i tak nie idzie letko. Ale z drugiej strony ją tam jak wstępnie ukazał Weimt, to ja miał pora telefonów i mailów od ludzi, też od historyków kaszepskich, że ima to co widziało, teraz ja nie jednym przesłał egzemplarz, no uzdrze jak to dali później, ale generalnie rzecz trzeba, że no jakiś
dosyć pozytywny, choć jak to było nynie. Jak to Lecho trafi na jakąś taką, na takiego recenzenta, ten to chce wszystko, bo to jest taka moda, że prawie co nie pisze pozytywnych recenzji. Trzeba napisać negatywną, żeby ledwie zaczęli czytać tego recenzenta, bo co to za recenzent, co bloś pisze pochlebną o jakiejś książce. Jak było tych recenzjach Gedumy, to ty jest jednym z tych pisarzy, jaki był recenzowany, myślę, dość szeroko. Większość równak kaszepsko-językowych, ale tyś kaszepsich, co pisali po polsku, twórców, byle do zrzony, no, na wyżyk ze z tym naim okrężem kaszepskim. Recenzje twoich książków, twoich tomików poetyckich, nawet po kaszepsku, ukazywały, co, no chcemy rzeknąć, będą mi w ogóle w polsku prasę i tacich gazetach, ja ci z dnia jakoś na kaszebić na zabaro nie chcą zdrzec. Teraz to jest o tyś trefiemniczy, to jest tak, że my czedys jesteśmy byli jak no kaszepsi utwórcy, by dzyla bardziej polski literatury i glutena i tak odbierali też recenzowele, czy są jakieś inne przyczyny tego, że to jakby mnie o kaszepsi literaturze w Polsce? Tak po prostu, jeżeli idzie o krytykę literacką, o recenzję, to jest bieda, nie le... kaszepskiej literaturze, ale też w polskiej literaturze. My nie mamy takich rasowych recenzentów, jak to przodem bywało, nawet kanu lepsze czasy, to było lata 50. czy 60. w literaturze polskiej, że ona była tak recenzowana, a koło nas to jedno, jak już była, to z jakimś opóźnieniem, coś to ukazało, ktoś odkrył, tak to jest jak rąk drzeżdżąk, dopiero po latach odkrył moja łyskawica, też czy Hanna Popolsko-Tabowsko, profesor, napisała recenzję po anielsku tego mojego przełożenku, pana Tadeusza Adama Mickiewicza. No to nawet w Japonii są ukazały te recenzje. Jo, tak to w piśmionie japońskim. Też to, co po latach ukazywało i tak po prostu, my jesteśmy osobliwie kaszebi skłonni na historię literatury kaszebskiej. W taki czas już czasami nawet po śmierci utwórcy są ukazane omówienie ich powieściów, ich wieszczów, ich dramatów już po latach, bo my mamy takie małe środowisko tych, co czytają i piszą recenzje, że na to nie może rechować, a osobliwie no, to mnie smuci pewna, że to, co pisze pewna w taki w taką studnia to wleci i nie wiedzieć, jaka jest reakcja, a mnie plus cieszy to, że jak już z kim zgodą o kaszepskiej literaturze, o moich dokazach, że taci indywidualni ledzie powiedzą mi, że coś im co widziało, czy coś im co nie widziało. I to jest też taki podskacynk do tego, żeby so kaszepską literaturą zajmować. Iż dodam, że przez prowadzenie opera w ostatnim czasie za tych zdalnych kursów kaszepskiego języka do ledzy, co uczą za szkolnych kaszepskiego, jesteśmy przerobie ledzyle czy prawie cesku. I to, co ledzy tam podczerkiwa, ale po pierwsze, bo widzę twoje ten wyimk z pieśnicy, że to robiło wrażenie, po prawdzie to, że to jest tak ci syry łepisenk, tak po prawdzie, ja ci barodzeju na wyobraźnię człowieka, to też podczerkiwa, że to jest prosty język, że dla człowieka, co są uczy do pisze kaszepskiego, jest to do zrozumienia. Nie dlatego, że jest tam wiele polaszeniów, ale prawie dlatego, że nie ma tam takiego udzewniania. I dlatego myślę, wyrzut zabudować cesk tym, co na etery obzerają, czy słuchają. Bo zdywem jest to, że po bardzo niewielkim przyrychtowaniu, albo sygnie tak naprawdę, jeżeli ktoś z domu znaje kaszepści i zmusi się do to, żeby te dwie, trzy starne gdzieś tam przyszykływać z drog do tych sztryszków i kropków,
To bez iwru zrozumieje, myślę, w net szybko. Łeta prawie opisenk piośnice, to ją uważaja, że to muszę obec takim napisany prostym językiem, takim dokładnym, nierozbudowanym o jakieś rozmyślania, o jakieś opisenci notere, bo tego co w tej, to by się jak rozmedleło, to by się rozładniło. A tak to jest taki skondensowany opisenek, pokazuje całą ta dramat, ta tragedię, to wszystko bardzo dokładne i ten czytnik, który to czyta, mu to przedłoża, bo jak ma coś przeżywane, czy mamy jakieś nawet ta stuczka gdzieś autowu, że coś to ma, jak co opisujemy, to my nie gadamy o czym innym, plus nie ma skupiony na tym dokładno, co my przeżyli. I taki był moja łudba, jeżeli idzie o opisenki w całości, nie tego tragedii Piośnicy, ale w całości tragedii Kaszebów, żeby się nie rozgodywać wiele, a pisać bardzo takim związłym, prostym języka. A to wcale nie znaczy, że ten bohater był prosty, bo w innych pokazuje, że jego rozmyślania egzystencjalne, to choć on był nie był bardzo wykształcony, ale jednak te rozmyślania egzystencjalne, ta cała filozofia, tak jakby on czytał tych filozofów przód, ale to było z jego bena wychodziło i to było jego rozmyślaniu. Chciałbym zadać sobie pytanie, no ja ci pewno nie mam dobrej odpowiedzi, to jednak tak ta ci pytanie, kogo kochasz bardziej, tatka czy memka. Łyskawica czy cysk? Jako książka autor oceniwy, tak sobie wyżej. Jakbyś mi powiedzieć, jaki z tych twoich dwojedzece, tych, co jest pisał prosto po kaszebsku, no bo inne równak pisał jest po polsku, żółty kamień plus przetłumaczony, po kaszebsku pisał jest Łyskawica i cysk. Jako z tych książków wedle autora je równak lepsze, wyrtniejsze, czy jako modlice większe znaczenie? Tak po prostu to ciężko tak powiedzieć, co ja jest najważniejsze, jeżeli idzie, są utwórca, by to mógł, to tak po prostu to są niby też jedna i druga książka o dramatach, tragediach, ale one były pisane że w innym czasu, kiedy ją pisał Łyskawica, już nie był, nie miał tyle doświadczonych rzeczy, nie miał tyle przeżytych, nie miał tyle przeczytanych rozmaitych książków historycznych, że ona bardzo była zbudowana na takich moich metaforach bardziej niż na to, co jest cesk. Cesk jest, tu jest większa realność w całości, choć godom, to jest też w całości fikcją, ale pewnie inaczej to jest wszystko napisane. I tu trzeba by spytać o ta szmaka czytyńców, co oni bardziej wolą, czy ten język i ta forma, którą ją przedstawił w Łyskawice, czy w cesku. Wielkim lubotnika Łyskawic i Westona równak przy tym, że to jest poprawdę jeden z najbelniejszych dokazów kaszepskiej literatury, ale cysk też polecam, poprawdę bardzo wertną rzecz. Jest jedno pytanie na zakończenie, bo w książce, jaką wydało Kaszepsko-Pomorskie Zrzeszenie, o którym tekstu cysku, mamy tyś maleńcie graficzy, ja cię przyruchtował, twój belny drech, maca i tampon, ja cię tyś no, robił z tobą i parę lat temu taką wydowiedza rzeka, gdy zbaderował i przepytał sobie dokładno stałego w nadziecygłę. Lecie prawie Macej Tampon, bo rozumieja, że to twój wybór pewno, a nie wydawca, albo wespół to ustalone. I co ta ciągło w tych no, metaforycznych, wedle mnie mocno metaforycznych malenkach można naleźć Czetinc? Tak po prostu z Maceja tam osobisto poznał w 2013-2014 roku.
I my spudzejome, čeho se dovedu, že jo píša ten cesk. Na počátku to byl tačí text, ten jo zatitulovou jo gust kašebošti, tak bych chcel podčerpnout, že to je dzennik tego kašebošti. To on mi řekl, že on bych chcel to zilustrovat jako książka. No ja. Jak to już złożył do radowizny Kaszewsko-Pomorskiego Zrzeszenia, no to on to, ten maleńk, że idzie o płótka i że idzie o te cechunci bene ksunści, to Maciej robił, bo on je tak poprówdze, no wiksi ten trim, że idzie o artyzm, malarści, to on mu do portretów i też co, też już z nim robił razem poczet pisarzy kaszubskich, taką książkę, tych najbardziej znanych, ten co mieli choć jedna książka po kaszepsku napisana literacko i te, też robił, to widzę, że on do tego trym jednak mój i tak, tak już z nim współdzieją w tych sprawach. Wielki Bóg zapłać za odpowiedź na to pytanie i za całą ta krwionka. No, bardzo serdecznie zachęcam jeszcze raz. No, nowszy roman, nowszy powieść Stanisława Janczycesk, to je musisz przeczytać. To nie, każdy, kto interesuje się kaszewską literaturą, każdy, kto interesuje się kaszewską historią, kaszewizną łeglową, książki Stanisława Janczy czytać musi, a Cesk chodzi po to, żeby wyrobić sobie swoje zdanie. Wdzięczny tyś recenzentom pierwszym zankajaciem, tyś jesteśmy mogli, myślę, na inny rt tam. Ta getka prowadzę, to ważne, żeby pisać też po kaszepsi książkach, zachęcę wam do tego, żeby to nie było tak, jak was ta Stanisław Janka, że jak kam, to jest nie one wstydnia, bo każdy pisarz chce też mieć no, taką odpowiedź, płacić to, co czytelni, co wiemy z tą metę książce. Zachęcę wam, naprawdę zachęcę wam do czytania. Dziękuję autorowi. I może na koniec tam, że w planach i mamy jakieś postępną książkę, to mi zwiść tam, czy jest jakąś spływie z opowiadani? Tak, po prostu już złożył taką książkę do wadowizny Kaszepsko-Pomorskiego Zrzeszeniu. To jest zbiór wiesztów dludzecji. To jest taki kaszepski alfabety. One są inspirowane każdą literą w tym alfabecie kaszepskim. Mnie się wydawało, że to bardzo dość ważna książka dla dzieci. No a z drugiej strony siedzę nad taką powieścią, która nas odzieje w 13 stalacie i tak po prostu ta bardzo w całości zbudowana z tych naszych bojków, opowiedniów i to będzie taką, no nie chcę jeszcze zdradzywać cały, w każdym razie ona się odzieje jakby w tym ciądze, w tym stalace, kiedy po raz pierwszy o Kaszebach jest zapisane, że Kaszeby żele i to jest w Rzymie u papieża Grzegorza, który to o tym w swojej bóle napisał. No też daje mnie niecierpliwo. Zadysuję jeszcze raz wielki Bóg zapłac. Dziękujemy tym, co na i słychale, ale to było postępne spotkanie z cyklu prawie kaszepści spotkanie, ja ci organizuję kaszepsko-pomorski zrzeszenie, bo z dnia z muzeum w Wejrowie oddziękowywają się z wama Dark Majkowski Stanisław Janka. Do uczecy i do usłyszenia. Do usłyszenia.